Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej świętej górze? Takimi słowami rozpoczyna się psalm 15. Psalm, który możemy zaliczyć do niezbyt licznej grupy psalmów liturgicznych, a więc psalmów, które znajdują swój kontekst życiowy, to co bibliści nazywają Sitz im Leben z niemieckiego, czyli pewne środowisko, w którym został ukształtowany ten tekst, jako liturgiczny. To znaczy, że mamy do czynienia tutaj z jakimś oficjalnym aktem kultu, a raczej przygotowaniem do niego. Możemy powiedzieć, że psalm 15 jest czymś w rodzaju liturgii wstępnej albo liturgii wejścia do świątyni, podczas której Izraelici mieli sobie uświadomić czy zdać sprawę, jakie są wymagania czy jakie są oczekiwania ze strony Boga, do którego przychodzą, aby mogli stanąć przed Nim w sposób godny, w sposób, który Mu się podoba. To jest mniej więcej coś, co dzisiaj w naszej liturgii Eucharystii wyrażamy poprzez akt pokutny, poprzez uświadomienie sobie swoich niedoskonałości. I tutaj wyliczone mamy pewne elementy czy pewne warunki do tego, aby stawać przed Bogiem w sposób godny. Warunki stawania, jak mówi psalmista, na Twojej świętej górze. Har Kodeszecha po hebrajsku. Święta Twoja góra, góra Twojej świętości. Wyobraża miejsce świątyni, a więc to jedyne miejsce, gdzie w czasach świątynnych w Izraelu można było oddawać publiczny, oficjalny kult Panu Bogu. Potrzebne były warunki, aby to spełnić. Psalmista wylicza 10 klasycznie, tak jak dekalog, a właściwie jest ich 11, warunków sprawiedliwości, sprawiedliwości stawania przed Bogiem. I o dziwo, nie są to warunki takie typowo kultyczne, a więc nie chodzi o jakąś czystość rytualną, nie chodzi o jakieś obrzędy, o wykonywanie pewnych zasad obrzędowo-liturgicznych, ale chodzi po prostu o zwyczajne, ludzkie, konkretne, codzienne postawy człowieka, w szczególności postawy wobec drugiego człowieka, a więc wobec bliźniego, postawy życiowe. Najwięcej tych wymagań dotyczy grzechów języka, kto mówi prawdę, kto nie rzuca oszczerstw, kto dochowuje przysięgi i tak dalej. To są pewne codzienne sytuacje, w których weryfikuje się nasza zdatność do stawania przed Bogiem, do tego, abyśmy byli mili Panu Bogu. Warto podkreślić jeden z tych elementów, mianowicie ten, kto dotrzymuje przysięgi, choćby z uszczerbkiem dla siebie. Czy w innym tłumaczeniu, kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie. Są takie przysięgi, są takie zobowiązania, są takie obietnice, które po czasie wydają nam się niekorzystne. Nie opłaca już się nam. Czasem są to drobne rzeczy, jakieś drobne zobowiązanie, komuś coś obiecałem. Ale czasami mogą to być bardzo poważne rzeczy, jak przysięga małżeńska, jak śluby zakonne, czy jeszcze inne życiowe decyzje, w których trwamy, a które czasami nam się mogą wydawać już niekorzystne, albo już mi się to tak nie opłaca, jak mi się wydawało. I przy takiej pokusie odstąpienia od jakiejś wcześniejszej decyzji, czy przysięgi, zobowiązania, psalmista mówi, kto dotrzyma przysięgi, choćby z uszczerbkiem dla siebie, choćby niekorzystnej, i tak dalej, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Obiecuje tutaj psalmista w imieniu Boga pewną nagrodę. Nagrodę za to uczciwe życie. Nagrodą będzie postawa stałości i niezachwialności. Że jestem stały i niezachwiany. Pewna stabilność życiowa jest gwarantowana temu, kto postępuje uczciwie i sprawiedliwie. Mówi tekst hebrajski oseelle, czyli czyniący te rzeczy, to czyniący lo immot leolam. Nie zachwieje się na wieki, nie zachwieje się na zawsze. Oseelle lo immot leolam. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Obyśmy i my potrafili i chcieli stawać zawsze w takiej postawie szczerości, uczciwości, sprawiedliwości przed Panem Bogiem i przed drugim człowiekiem, abyśmy dzięki temu mogli dostąpić tej nagrody. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.